W cechowni odbyło się forum lokalnych liderów społecznych. Podsumowaliśmy ubiegły rok, a po części można powiedzieć 2 lata, bo ubiegłoroczne takie spotkanie z powodu pandemii odbyło się w formule zdalnej. Dzisiaj już udało nam się spotkać tutaj realnie. Podsumowaliśmy te 2 lata, dość trudne, bo przebiegające w czasie pandemii. Natomiast siłą rzeczy rozmawialiśmy o tych wyzwaniach dnia dzisiejszego i o planach na najbliższą przyszłość i realnych działaniach, które już dzisiaj są realizowane. Jest to spotkanie, które ma zgromadzić w jednym miejscu wszystkie osoby, wszystkich mieszkańców, którzy społecznie pracują w różnych zespołach, radach, w ciałach doradczych. To są i przedstawiciele rad dzielnic, i członkowie właśnie różnorodnych miejskich zespołów. To dzisiejsze spotkanie jest po prostu okazją do rozmowy, do nawiązania kontaktu, do takiego też nabrania lepszej orientacji właśnie, jakie w mieście mamy możliwości, do jakiego zespołu z czym można się udać lub kogo zaprosić do współpracy nad wspólnym projektem. Rok był ciężki, pandemia jednak nie pozwalała nam się spotykać z członkami Miejskiej Rady stacjonarnie. Spotykaliśmy się w formie online, pomagaliśmy w uchwałach, opiniowaliśmy również bardzo ważny program współpracy miasta Gliwice z organizacjami społecznymi. Osób z taką żyłką społecznikowską i z chęcią do działania mamy dużo i to nas bardzo cieszy, i mimo też może tych niesprzyjających zewnętrznych okoliczności i tej trudnej sytuacji, w której się teraz znajdujemy, będzie dzisiaj też okazja trochę do poświętowania.